Odpuszczenie. Marta Urbaniak. Powiem szczerze, ja tęsknię za uśmiechem na twarzy Marty Urbaniak, bo... Po celnych rzutach. Dawno nie widziałem tej koszykarki uśmiechniętej. Myślałem, że rzuci teraz Raymond. Kolejna asysta Stefanii Raymond. Ale powiedzmy sobie szczerze, tu cała zasługa dla Lori Chrisman, że która to podanie biegała. podane na wysokości kolan była w stanie opanować i jeszcze rzucić. Czwarte przewinienie Kristen Morris. Ale też troszkę zastanawiam się, dlaczego Monika Aleksander, mając piłkę przodem do kosza w odległości 10 cm od obręczy, nie wykorzystuje takich sytuacji, no bo tu nawet przy faulu powinny być punkty przy tym wzroście, przy tych warunkach fizycznych. Przy tych warunkach fizycznych, dokładnie, powinny być. Akcja 2 plus 1, ale to nie jest mocna strona Monika Aleksander. Rzuty, obojętnie czy to z linii rzutów wolnych, czy z pola 3 sekund. No dzisiaj rzuty drugi celny. Tak, Monika Aleksander wykonuje i tak lepiej niż w całym sezonie średnio. Bo w tej chwili ma 66% skuteczności i znów 50%. Natalia Mrozińska opuściła tą piłkę po zbiórce. Blisko przechwytu Ewelina Buszta. Marta Urbaniak. Szybko krążyła piłka między bydgoszczankami. No musi rzucić Marta Urbaniak. I ciągle nie ma punktów, ależ walczy Lori Chrisman. Jak walczy koszykarka z numerem 7 w Artego Bydgoszcz. I może strzelić się, mówiąc kolokwialnie, w kosz na Marta Urbaniak. Niecelnie Jones, biurka Stewart. No, i tak jest. Z bocznej linii weszła na boisko Ksenia Stewart po tę piłkę podawaną do niej. Angela Tisdale w miejsce Marty Urbaniak. No nie może być Marta Urbaniak zadowolona po dzisiejszym występie. Tisdale. Za 2 punkty nie trafia. Ale proszę, jak zbierają koszykarki Artego. Próba dobitki Lori Chrisman od razu z powietrza sposobem siatkarskim. Coś sobie tutaj koszykarki udowadniają za wszelką cenę. Chcą pokazać, która z nich jest w tej rywalizacji lepsza. No i sędziowie pokazali sytuację rzutu sędziowskiego i w tej sytuacji piłka dla Odry Brzeg. 3 minuty czwartej kwarty za nami. Wynik 4-2 dla Odry. Duża ilość rzutów zespołu z Bydgoszczy, ale bardzo nieskuteczne zawodniczki w tej kwarcie. Ksenia Stewart rozpoczyna akcję Odry. Lori Chrisman na kolanach przechwyciła tą piłkę. Jeszcze przewinienie Eweliny Buszty. No, złapała się teraz za głowę Lori Chrisman, no bo waleczności jej odmówić na pewno nie można. Na kolanach, w powtórce, jeśli będzie można to zobaczyć, to świetnie poradziła sobie Lori Chrisman. Ma takie na kolanniki troszkę... Już wiemy po co. ...w siatkarskim stylu. Zastanawialiśmy się długo po co i już wiemy. Bardzo szybko krąży piłka, znakomicie. No i ma teraz pozycję Agnieszka Szot. Nie trafia. Lori Chrisman po raz kolejny. Oj, zagranie łokciem przez Monika Aleksander. Sędziowie pozwalają grać dalej. No, nawet ja bym nie chciał dostać od Aleksander z łokcia. Ewelina Buszta za 3 punkty celnie. Ale cóż z tego, skoro w żaden inny sposób nie są w stanie koszykarki Odry Brzeg tej straty odrabiać, choć... 10 punktów tylko tak. Różnicy. Było 15, jest 10. Muszą się koszykarki Artego obudzić. 13 sekund będą miały jeszcze bydgoszczanki. Blisko straty Angela Pizdej. Angela Tisdale rozpocznie za linii końcowej. No coś ciekawa opcja, aby tak niska koszykarka wybijała piłkę. 10 sekund. Lori Chrisman. No i udało się. Są wreszcie punkty po dłuższej przerwie dla Artego. Po bardzo długiej przerwie.
I Angela Tisdale przechwyciła piłę. Bardzo wartościowa zawodniczka i w obronie, i w ataku. Aż mi się nie chce wierzyć, że Tisdale miała do przerwy tylko dwa przechwyty. O, teraz szczęście po stronie Stefani Raymond. Przewinienie odgwizdane Monika Aleksander. No już wydawało się, że zgubi tę piłkę Stefani Raymond. Trener Ziemiński wyszedł aż na środek boiska, nie wiedzieć czemu. Domagał się rzutów wolnych, ale za to dostał rzut trzypunktowy Stefani Raymond. No, i 15 dzisiaj, punktów przewagi. Dzisiaj naprawdę myślę, że nie będziemy szczędzić pochwał i Tisdale, i Raymond. No i pewnie pozostałym koszykarkom Artego również, jeśli wygrają pewnie to spotkanie z Odrą Brzeg. Brawo, brawo Natalia Mrozińska. I Stefani Raymond uspokoiła. Mądrze, z głową, nie na hura, jak to się często mówi. Mrozińska. Cudowne podanie Lori Krisman do Natalii Mrozińskiej. To często oglądana akcja, już w którymś meczu z kolei widzimy tą dobrą współpracę Lori Krisman i Natalii Mrozińskiej. Było 5 minut 50 sekund na zegarze, gdy Artego prowadziło tylko 10 punktami, 71-61, a więc nieco ponad minutę koszykarki Artego wygrały 7-0 tę minutę właśnie. Znajdujący się w hali Chemika. Daj pograć młodym. Trenerze, daj pograć młodym. No jeszcze chyba nie czas. Była Ilona Płaczkiewicz w końcówce trzeciej kwarty. Zablokowana. Dość boleśnie, można przypuszczać, na psychice młodej koszykarki może się taki blok odbić. Buszta Gawrońska, Daniel Aleksander Stewart. Piątka Odry Brzeg. Angela Tisdale, Agnieszka Szot, Lori Krisman, Natalia Mrozińska oraz Stefani Raymond w barwach Artego. Pozostawiona sama. O! No ale ma zbiórkę w ataku przynajmniej Monika Aleksander. Nie zdążyła Natalia Mrozińska wrócić. I stąd punkty Aleksander. Znakomicie, znakomicie teraz Natalia Mrozińska znalazła Stefani Raymond i zupełnie zgubiona w obronie Monika Aleksander. Po raz kolejny piłka gdzieś zabrana od dołu. Próba zabrania piłki od dołu. Świetnie w tym elemencie gry pokazuje nam się Angela Tisdale. Pech chciał, że Angela Tisdale stała już poza boiskiem, gdy ta piłka wpadła w jej ręce. Faul Lori Krisman moim zdaniem, ale sędziowie nie odgwizdali tym razem. Magdalena Gawrońska nie ma punktów. I proszę, Stefani Raymond. Raymond. Przewinienie Justyny Daniel. Trudniej spodziewać się bloku Angeli Tisdale, na której zawodniczek z brzegu. Łatwiej jest jej zabrać piłkę na dole. No ale jeśli Stefani Raymond zbiera piłkę pod własnym koszem, gdy tuż obok niej wyskakuje w górę Monika Aleksander. Pojawienie się Angeli Tisdale na Stefani Raymond wpłynęło bardzo pozytywnie. Lori Krisman. No, niecelny rzut za 3 punkty. Zbiórka. Zastanawiam się, dlaczego tak często Lori Krisman decyduje się na rzuty trzypunktowe, skoro one no, nie wpadają notorycznie. Przewinienie Stefani Raymond. Ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz Stefani Raymond trafiła za 3, za to Lori pamiętam. Krisman. Przepraszam, Lori Krisman. A pamiętam za to, że często się decyduje na takie rzuty. No widocznie na treningach jest inaczej. I to może ona być tak, ona też jest ustawiana w niektórych akcjach, czy w niektórych wariantach taktycznych, jako trójka, tak. I tam jest potrzebny ten rzut
za 3 punkty. Muszta do Moniki Aleksander. I to asysta była, a nie rzut okazuje się, chociaż dużo szczęścia miała Monika Aleksander teraz, bo Justyna Daniel zamieniła to, ten rzut podanie na punkty. Potwierdzenie słów, że Monika Aleksander rzutowo nie jest najlepszą zawodniczką. Świetna asysta Stefanii Rejmów. Szkoda, że Natalia Mroźnicka nie zdecydowała się na grę 1-1. Ależ długo czekała na to podanie Angela Tisdale, ale proszę bardzo, cierpliwi będą nagrodzeni. Miała jeszcze czas, żeby poprawić pozycję. Gabrońska, wolna droga do kosza. 2 punkty. Tisdale została na zasłonie, ale żadna z koleżanek nie pomogła. Każda została przy swojej. Obrona zespołowa nie zafunkcjonowała. Stąd łatwe punkty Gabrońskie. Tisdale. Ach, niewiele tym razem zabrakło. Wykręciła się piłka. Ale mi się bardzo podoba nawet sam rzut Angeli Tisdale. To jest pewny rzut. On, jeśli nie wpadnie, to minimalnie. Daniel. Gawrońska za 3. Nieskutecznie. Zbiórka Aleksander. No ale ona ma też kłopot z zamienianiem zbiórek w ataku na punkty. To są niewykorzystane drugie szanse. Minuta 45 sekund do końca spotkania. Bardzo słabą skuteczność z gry Aleksander. Stefani Rejmont, Angela Tisdale. Ach, prosiło się aż o minięcie w prawą stronę. Rzut, Natalia rzut, Mrozińska. Skutecznie w ostatniej sekundzie. O, o. Dobrze, że wykonała ten kozioł w końcu Justyna Daniel. No teraz to już są indywidualne, ale bardzo złe rozwiązania w drużynie Odry Brzeg. I będą młode koszykarki na boisku i będzie Daria Rudzińska, tak jak się spodziewaliśmy. A wraz z nią Patrycja Klomfas. Osiem sekund. Tisdale, shot. Jeszcze Stefani Rejmont, Angela Tisdale, czysta pozycja, 2 punkty. Wzorowo rozpracowały tę akcję taktycznie koszykarki Artego niemal do ostatniej sekundy. Długo, cierpliwie, aż znajdą dla siebie dogodną pozycję do rzutu. Skutecznie. No, mamy tutaj troszkę zmian, to wyglądało jakby na time-out schodziły koszykarki Artego. Natalia Mrozińska, Patrycja Klomfas, Angela Tisdale, Daria Rudzińska i Lori Krisman. 3 doświadczone i 2, no, które na pewno na to doświadczenie muszą jeszcze zapracować. Gawrońska nie trafia. Zbiera Natalia Mrozińska. No i do kogo? Oczywiście do Angeli Tisdale. Strata Patrycji Klomfas. Jeszcze raz powtórzę, jak waleczna jest Lori Krisman dziś. Jestem przekonany, że teraz uratowała swoją drużynę przed łatwymi punktami, bo gdyby tego podania nie przecięła, to zagościł, Ewelina... Przepraszam, że ci przeszkodzę, zagościł uśmiech długo wyczekiwany przez ciebie, Marty Urbaniak, gdy Lori Krisman z rozpędu siadła jej na kolanach. Gawrońska. Błąd kroków rozgrywającej Odry Brzeg. 20 sekund, ostatnia akcja, o czas... Poprosił trener Adam Ziemiński. No, będą chcieli teraz wspólnie z drugim trenerem Piotrem Kulpekszą opracować jakiś skuteczny wariant taktyczny. Przeprosiła w międzyczasie Patrycja Klompas, Lori Krisman za to niedobre podanie. Pawle, bo aż ręce zacieram przed tym, co za chwilę będą chciały zagrać koszykarki Artego. Mówiliśmy o tych 11 celnych rzutach za 3 w meczu juniorskim Darii Rudzińskiej, tej koszykarki z numerem 51 w biało-pomarańczowym stroju i wyraźnie pod nią ustawiona